wszystko wskazuje na to, że remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach zostanie w tym roku wyremontowana. Tak, zamierzamy przeprowadzić prace polegające na wymianie stolarki drzwiowej, kompleksowej termomodernizacji remizy OSP w Łękach, jak również malowaniu pokrycia dachowego. W tym celu złożyliśmy wniosek do programu Małopolskie Remizy, gdzie z Urzędu Marszałkowskiego, jak Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 65 tysięcy złotych i będziemy prowadzić prace, których całkowita wartość zamyka się kwotą 150 tysięcy. Prace będące w zasadzie drugim etapem modernizacji tego obiektu, bo przecież w latach poprzednich wykonaliśmy kompleksową modernizację wewnątrz budynku, kompleksowy remont. I myślę, że po wykonaniu tych prac ten budynek jako estetyczny w zakresie wyglądu, ale również funkcjonalny będzie służył druhom ochotnikom w tej miejscowości, ale nie tylko, gdyż w tym budynku zlokalizowana jest również świetlica Gminnego Ośrodka Kultury. No właśnie, ta infrastruktura komunalna należąca do gminy w miejscowości Łęki poprawia się. W ubiegłym roku, przypomnijmy, remontowano szkołę. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy termomodernizację obiektu szkoły podstawowej, która w tej miejscowości prowadzona jest jako placówka publiczna przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach. A w roku bieżącym aplikujemy o środki finansowe z programu LIDER poprzez Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu, aby wykonać kolejny zakres prac w obrębie budynku szkolnego. Mowa oczywiście o budowie boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki. Mowa również o ogrodzeniu terenu, budowie ciągów pieszych, parkingów, tak aby ten obiekt był funkcjonalny i służył nie tylko młodzieży szkolnej, ale również mieszkańcom tej miejscowości. Współpraca z Sołtysem, z Radą Sołecką układa się dobrze? Tak, współpraca z Sołtysem układa się dobrze. To właśnie dzięki wspólnej pracy, dzięki wymianie poglądów, dzięki wspólnemu definiowaniu potrzeb w tej miejscowości są nie tylko plany, ale również działania, które przekładają się na poprawę komfortu życia mieszkańców w tej miejscowości.